Odbudowa dróg gminnych, zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla społeczności lokalnej, rozpoczęcie działalności telekomunikacyjnej, budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz sieci wodociągowej to tylko niektóre z przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować wójtowi gminy Bożencin Januszowi Kwaśniakowi w ciągu połowy kolejnej pełnionej przez niego kadencji. Zatem po 2 latach urzędowania przyszedł czas na podsumowanie działań lokalnego samorządu. To w zasadzie najlepsza kadencja samorządowa w trakcie mojej bytności na stanowisku wójta w Bożencinie, czyli od 98 roku. Wykorzystaliśmy te możliwości, które dawały fundusze unijne w zakresie wsparcia dla realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych. Zresztą same wyniki mówią za siebie. 40 milionów 170 tysięcy złotych na inwestycje w przeciągu 2 lat, 4780 kilka złotych w przeliczeniu na mieszkańca. To bardzo, bardzo dobry wynik, nie tylko w skali Małopolski, ale również w skali kraju. Gmina Bożencin ciągle się rozwija. Widać to głównie na przestrzeni lat. Dochody gminy stale wzrastają. Progres nie tylko w zakresie dochodów ogółem, ale przede wszystkim dochodów własnych, co szczególnie cieszy. Z roku na rok te dochody własne rosną i jest to pewnie konsekwencja nowych działalności gospodarczych, które powstają na naszym terenie. Zwiększają się również wydatki inwestycyjne, a szczególnie takim bardzo dobrym okresem dla gminy Bożencin były ostatnie 2 lata, czyli połowa kadencji samorządu obecnego, gdzie wydatkowaliśmy na te inwestycje środki finansowe mniej więcej w proporcji około 50%, 45-50% rocznie wydatków budżetu ogółem. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Małopolsce. Wydatki inwestycyjne budżetu gminy Bożencin na 2012 rok zamknęły się kwotą przekraczającą 17 milionów złotych. Gro tych środków przeznaczyliśmy na modernizację oraz odbudowę dróg i mostów, co wiąże się z klęską powodzi, która nawiedziła gminę Bożencin w roku 2010. W tym między innymi realizowaliśmy odbudowę dróg gminnych, remont mostu na rzece Uszwica w Bożencinie. W roku 2012 realizowaliśmy projekt pod nazwą Przebudowa i budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Bożencin, w ramach którego przebudowano obiekt sportowy Sokoła w Bożencinie Borku oraz wybudowano 2 nowe obiekty sportowe przy zespołach szkół w Przyborowie i Bielczy. Zakończyliśmy również realizację bardzo ważnego z punktu widzenia Bożencina zadania wodociągowania gminy Bożencin inwestycją w Przyborowie. Tam wykonaliśmy 31,5 km sieci wodociągowej i 340 przyłączy. Wartość tego zadania to kwota 3 673 000 zł, z czego blisko 1,5 miliona pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizowaliśmy również zadanie połączenia sieci wodociągowej Bożencina i Bielczy siecią tranzytową, co ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw, bo pozwala zamiennie na zasilanie tych miejscowości z 2 różnych źródeł, ale ma znaczenie dla późniejszego i planowanego w perspektywie czasu ujednolicenia cen stawek wody na terenie gminy Bożencin. Trwa rozpoczęta jesienią 2010 roku realizacja inwestycji budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożencinie. W roku 2012 zakończyliśmy realizację stanu surowego, zamkniętego obiektu. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację 2. etapu budowy. Trwa realizacja projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Bożencin. Jest to projekt współfinansowany z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach tego projektu, który rozpoczął się w 2011 roku, wybudowano 11 masztów przesyłowych internetu radiowego oraz serwerownie. W roku 2012 zakupiono
161 komputerów, z których 150 przekazano nieodpłatnie rodzinom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z bezpłatnym dostępem do sieci. Pozostałe 11 sztuk trafiło do jednostek organizacyjnych gminy. Warto podkreślić, że gmina Bożęcin jako jedyna w regionie w roku 2012 rozpoczęła świadczenie usług telekomunikacyjnych, które polegają na świadczeniu z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci bezpłatnych usług na rzecz użytkowników końcowych. Mowa o dostępie do internetu. Niespełna 3 miesiące zrealizowano projekt pod nazwą Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej Centrum Wsi Bożęcin Dolny poprzez budowę terenu rekreacyjnego z funkcją placu zabaw. Ten obiekt jest taką perełką, można powiedzieć, Bożęcina. Prezentuje się bardzo estetycznie. Na tym jednak lista zrealizowanych inwestycji się nie kończy. Plany gminy uwzględniają kontynuację rozpoczętych już przedsięwzięć. Dodatkowo w budżecie na 2013 rok przewidziano przebudowę domu parafialnego w Bożęcinie Dolnym, zagospodarowanie terenu przy zespole szkół w Przyborowie oraz budowę dróg wewnętrznych. Paulina Marcinek, Tarnowska TV.